Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale z kolejną transmisją. Dzisiaj będzie szkolenie dosyć podstawowe z pobierania rekordów z karo oraz tworzenia opisów z autopsji. Oprócz tego, co jest zapisane w tytule, to zajmiemy się też jeszcze tak dla podstaw, żebyśmy już mieli to zebrane w jednym miejscu. Zajmiemy się jeszcze dodatkowo opracowaniem z pobierania z bazy centralnej. Nie będziemy dzisiaj przedłużać, dzisiaj postaramy się zrobić taką pigułkę, dosyć szybkie szkolenie. Także bez przedłużania zaczynamy od szkolenia. Pierwszą podstawową metodą opracowania rekordów w Macu Plus jest pobieranie danych z bazy centralnej. Szkolenie miało być poprowadzone tak, że będziemy pokazywać te dalsze, te bardziej zaawansowane rzeczy, ale nie moglibyśmy od tego nie zacząć, bo osoby, które mniej znają Maca Plus, mogłyby odnieść wrażenie, że dodawanie rekordów do Maca Plus jest jakoś bardzo skomplikowane. A samo pobieranie bazy centralnej jest bardzo proste, także zaczniemy od tego. Przy okazji omówimy, jak opracować sobie egzemplarz, tak żebyśmy wiedzieli wszystko, jak to wygląda jako podstawy, a później przejdziemy do tych obiecanych, bardziej zaawansowanych rzeczy. Jako książkę, którą będziemy opracowywać, weźmiemy sobie Początki Współczesności na Kołbuszowszczyźnie. To jest książka lokalna. Może się wydawać, że ta książka nie jest jakoś rozpropagowana, że ona jej nie będzie nawet w Macu Plus, ale tą książkę znajdziemy sobie w bazie centralnej. Jeszcze, żeby mieć taką ogląd całej sytuacji, to baza centralna, o czym było już pewnie wcześniej mówione. Baza centralna jest to baza, w której mamy zawarte rekordy Biblioteki Narodowej oraz rekordy z wszystkich bibliotek, które pracują w Macu Plus. I ta baza się bardzo szybko rozrasta. Stopień jakby wypełnienia tej bazy można poznać po tym, gdy jakaś biblioteka przechodzi z importem. W momencie, kiedy biblioteka importuje swoje książki do Maca Plus, to system porównuje rekordy, które są w tym imporcie, czyli z tego te, które pobraliśmy z poprzedniego systemu, z tym, co jest w naszym systemie, czyli co jest w Macu Plus, z tą naszą bazą centralną. I takie pierwsze automatyczne porównanie sprawdza, ile tych książek przejdzie. Dopiero książki, które nie przejdą, to są książki, które albo miały jakieś błędy w poprzedniej bazie, albo książki, których po prostu w Macu Plus nie ma i które trzeba dodać ręcznie. Dlatego ten stopień przejścia importu automatycznego może być takim stopniem, który nam powie o tym, ile rekordów w Macu Plus jest. I w ostatnim czasie przechodziła do nas biblioteka z systemu Mateusz, która miała 7,5 tysiąca rekordów i podczas tego właśnie importu automatycznego zostało jej z tych 7,5 tysiąca 28 książek. Czyli jako stopień można mówić, że 99,95%, czyli bardzo dobry wynik. Tak samo można mówić, że jeżeli mamy tyle rekordów, no to tyle rekordów, jeżeli macie w bibliotece i w ogóle nie katalogowaliście wcześniej, to tyle rekordów powinno się znaleźć w bazie centralnej. Mogą być tam jakieś odstępstwa statystyczne, że na przykład ta biblioteka miała bardziej popularne książki, aczkolwiek myślę, że w każdej bibliotece znajdą się książki takie bardziej popularne i mniej popularne i tamta biblioteka też nie była jakoś wyjątkowa. Dlatego ten stopień już jest bardzo, bardzo wysoki. Tak na marginesie bardzo bym chciał zrobić film o, i pewnie niedługo zrobimy film o imporcie, czyli jakie kroki trzeba w imporcie przejść, żeby i co trzeba zrobić, żeby ten import prawidłowo przeprowadzić do Maca Plus, ale to będzie w następnym razem. Także przechodzimy. Jeszcze uwaga, której na początku nie powiedziałem. Widzę czat, który piszecie, piszę Wasze pytania. Także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie na czacie. Ja na nie będę się starał bezpośrednio odpowiadać. Myślę, że po każdej części będziemy sobie odpowiadać, tak żebyśmy mieli. No to dobrze, przechodzimy do Maca Plus.
i próbujemy odpowiadać na nasze pytania. Wyszukiwanie w bazie centralnej robimy poprzez przycisk tutaj szukaj w bazie centralnej, czy poprzez formularz szukaj w bazie centralnej. W tym formularzu mamy różne indeksy wyszukiwawcze, czyli mamy fraza w tytule, jeżeli gdzieś tam w środku tytułu jest jakaś część. Mamy tytuł, autor, współautor, numer ISBN, hasło przedmiotowe i seria. Czyli są to takie standardowe hasła, które zwykle występują. Zazwyczaj szukamy w numerze ISBN. Jest jeszcze szukanie zaawansowane, w którym możemy łączyć zapytania. Czyli możemy szukać numer ISBN i dodatkowo na przykład autora. Chociaż częściej się robi, że szukamy sobie frazę w tytule i autora. Tutaj jak będziemy wyszukiwać w szukaniu zaawansowanym, należy zawsze zrobić i, bo jeżeli robimy lub, to szuka nam jednego lub drugiego. Jeżeli damy i, to szuka nam albo frazę w tytule, albo szuka nam autora, którego mamy. My jednak przejdziemy do szukania zwyczajnie. Jeżeli tylko to możliwe, to szukamy w bazie centralnej po numerze ISBN. Jeżeli mamy czytnik kodów kreskowych, to ten numer ISBN można sczytywać z książki, gdzie jeżeli na książce jest numer ISBN, to możemy taki numer odczytywać. Ja sobie go skopiuję akurat z książki, żeby było szybciej. Numer ISBN możemy wpisywać zarówno z kreskami, jak i bez kresek. W systemie MARC 21, czyli w systemie opisu MARC 21 są oba te wartości. Także dajemy sobie szukaj. I system przeszukuje nam bazę centralną. W pierwszej kolejności system przeszukuje bazę Biblioteki Narodowej. Widać to po znaczku Biblioteki Narodowej. Jeżeli jakakolwiek książka trafiła do Biblioteki Narodowej, to ta książka znajduje się tutaj i możemy ją sobie pobrać. Jeżeli by tej książki tutaj nie było, jeżeli byśmy jej tutaj nie mieli, musielibyśmy kliknąć szukaj, pokaż rekordy z innych źródeł. W tym momencie system przeszukuje biblioteki, które mają, większe to jest, są wybrane biblioteki, które mają nieoficjalny certyfikat do opracowania, to w tym momencie szuka nam właśnie takie kilku wybranych bibliotek, które mają duże działy opracowania, które mają, wiemy, że dobrze rekordy robią. Jeżeli tutaj by nie było tego rekordu, to w tym momencie pokazujemy rekordy tymczasowe. Czyli przechodzimy na pokaż rekordy tymczasowe i tutaj nam się znajdują wszystkie biblioteki, które opracowały tą książkę. W przypadku tego rekordu w każdym razie jest, za każdym razem jest zawsze to jeden rekord. To jest bardzo niszowa książka. Jeżeli by to były bardziej popularne książki, byłoby ich tutaj dużo więcej. Tutaj w tym momencie trzeba zauważyć, że w wyniku nam się pojawiają jeden. Jakby to były bardziej popularne książki, jakieś nowele czy coś, mogło być w tym wyniku bardzo dużo. Jeżeli wyników by nam się pokazało więcej niż jeden, to możemy sobie tutaj wyświetlić liczbę wyników większą, czyli moglibyśmy sobie pokazać, żeby nam pokazywał 50 wyników i do poradzenia sobie z tymi wynikami, czyli do wybrania najlepszego, możemy też użyć sorterów, czyli te trójkąciki tutaj koło nagłówka każdej kolumny. Możemy po ich kliknięciu, system nam posortuje wyniki tak, żeby były no, w danej kolejności. Najczęściej przy wyszukiwaniu sortuje się po roku wydania. Wtedy system nam układa te wydania po kolei i możemy dotrzeć do tego roku, który nas interesuje. To wszystko częściej się zdarza oczywiście, gdy mówimy o książkach, nie mają ISBN, albo które wyszukujemy właśnie pewnie przed ISBN. ISBN zapewnia nam to, że tych wyników jest maksymalnie 10-20. Rzadko zdarza się tych wyników więcej. Dodatkowo w przeglądarkach jest jeszcze coś takiego, że jeżeli klikniemy sobie klawisze Ctrl F, to pokaże nam się wyszukiwanie. Tego nie widzicie, bo to jest na dole strony. Wtedy to wyszukiwanie, o tutaj może pokażemy, tu się pojawia nam wyszukiwanie. Pojawia się nam tutaj na dole wyszukiwanie. Wtedy to wyszukiwanie, wpisujemy sobie frazę. Jak tą frazę wpiszemy, to ten rok, który wpisaliśmy, nam się zaznaczy. Czyli możemy szybko przejść do tego roku, żeby go wyszukać. Jeżeli jednak mamy wyniki z Biblioteki Narodowej,
Wybieramy rekordy z Biblioteki Narodowej. Biblioteka Narodowa, system ACLUS jest tak zrobiony, że jeżeli wybierzemy rekord Biblioteki Narodowej, to Biblioteka Narodowa jakby będzie odpowiadała za ten rekord. Czyli jeżeli Biblioteka Narodowa w swoim systemie wprowadzi jakąś poprawkę do tego rekordu, rozbuduje go o hasła przedmiotowe, lub, czyli nowe deskryptory, lub znajdzie jakąś literówkę i ją poprawi, to te poprawki wejdą do systemu Mac Plus i ten rekord zostanie u Was poprawiony. Czyli jeżeli Biblioteka Narodowa, wybierzecie rekord Biblioteki Narodowej, to ten rekord będzie pilnowany przez Bibliotekę Narodową i nie będziecie musieli się nim przejmować, pamiętać o nim i on będzie coraz lepiej wyszukiwalny w miarę jak Biblioteka Narodowa będzie ten rekord rozwijała. Jeżeli znaleźliśmy książkę, która nas interesuje, klikamy sobie na tytuł, a czy możemy kliknąć też na jakikolwiek tekst i przechodzimy do sprawdzenia tego rekordu. Ten rekord akurat nie zawiera okładki. Ale w większości rekordów, które są standardowo zrobione, mieliby się tutaj od razu okładkę i mamy rekord, który został opracowany przez Bibliotekę Narodową. Powinniśmy sobie sprawdzić mniej więcej, czy to jest ta sama książka. Powinniśmy sobie wejść do tej książki, zobaczyć, czy zgadzają się nam strony i inne rzeczy, strony i rok wydania. Jeżeli wszystko się zgadza, dajemy sobie pobierz dane. Tutaj trzeba powiedzieć, że może być tutaj inna opcja. Jeżeli w waszej bibliotece trafi się, że ten rekord już będzie opracowany, czyli w waszej gminie trafi się, że ten rekord będzie już opracowany, to będziecie mieli tutaj opcję dodaj nowy rekord, czyli zamiast pobierz dane będzie dodaj nowy rekord. Czyli rekord zostanie przypisany do tego, co już jest. I to jest o tyle dobre, że w tym momencie, jeżeli tak byśmy wybrali, to na przykład system będzie później przy wypożyczeniach, system będzie podpowiadał, że czytelnik jak będzie chciał wypożyczyć jakąś książkę, ale wcześniej miał wypożyczony inny egzemplarz tej książki, to system będzie podpowiadał, że tą książka już była czytana przez danego czytelnika. Będziemy też mieli tutaj taką informację, gdzie dana książka jest, czyli jeżeli znajdziemy sobie swoją książkę, później na filtrowaniu sobie rozszerzymy tutaj, że pokazam wszystkie biblioteki, to wtedy nam się pojawią egzemplarze z innych gmin naszych, czyli z innych bibliotek naszej gminy, z innych filii w naszej gminie i wtedy możemy sobie czytelnika takiego odesłać do tego. Czyli jeżeli mamy opcję tą dodaj nowy rekord, to dodajemy nowy rekord. W tym wypadku mamy tylko pobierz dane, także pobieramy dane. I przechodzimy już do opracowania konkretnego egzemplarza. Na początku mamy ten opis, który pobraliśmy i później mamy informacje. Powinniśmy po kolei wypełniać każdą z podanych tutaj informacji. Powinniśmy się jej przyjrzeć i dokonać wyboru. Jako pierwsze mamy liczbę sztuk. Możemy od razu opracować więcej sztuk niż jedną. Ja sobie tutaj wstawię 3, żeby pokazać, jak to działa. Później mamy rodzaj woluminu, który potrzebny jest do naszych statystyk, żebyśmy mogli sobie to dobrze rozliczyć w późniejszym terminie. To jest akurat literatura niebeletrystyczna. Mamy datę wpływu, którą możemy wybrać albo z kalendarza, albo możemy ją wpisać ręcznie, czyli możemy ją do naszego systemu wpisać również ręcznie. Pamiętać należy, że jeżeli wpisujemy ręcznie, musimy trzymać się tego formatu, który jest, czyli że najpierw opisujemy rok, później miesiąc, na końcu dzień. Później mamy numer inwentarzowy, który wpisujemy. Ten numer możemy wpisywać, albo może go system wpisywać. Jeżeli jesteśmy na początku naszego opracowania, to raczej wpisujemy go sobie ręcznie. Raczej wpisujemy ręcznie to samo, co jest na książce. Jeżeli będziemy opracowywać książki, kiedy mamy już opracowany cały katalog i opracowujemy nowe książki, to w Macu Plus można sobie ustawić taki numer inwentarzowy, żeby był sam nadawany, czyli żeby był przez system sam generowany. Najpierw, jeżeli chcecie takie coś ustawić, to najpierw powinniście się zgłosić do swojego administratora wojewódzkiego, który Wam ustawi przy księdze inwentarzowej odpowiedni numer i wtedy system za Was będzie pilnował, jaki ten numer powinien być nadany. Ja sobie tutaj wpiszę jakiś numer.
Następnie mamy sygnaturę, którą chcemy zrobić. To jest książka dla nas regionalna, czyli wpisujemy sygnaturę regionalna. Oczywiście sygnatury zależą wyłącznie od Was, to jest miejsce na półce, gdzie to leży. Jeżeli wpisuję sygnaturę regionalna, to muszę mieć taki regał z takimi półkami, albo przynajmniej taką półkę z takimi książkami. Można stosować tutaj równie dobrze sygnatury, które są oparte na UKD, czyli 84, 82 i tak dalej, lub można stosować sygnatury opisowe, to już tylko od Was zależy, jak sobie ułożycie. Pamiętać należy, że jeżeli zaczynamy opracowywać w jakimś jednym formacie, to trzymamy się tego formatu cały czas i nie zmieniamy tego formatu, czyli zostawiamy ten format taki, jaki jest, czyli albo UKD, albo opisowe i żeby to było wszędzie takie samo, żeby się dało połapać i żeby to było przejrzyste dla osób, które przyjdą też do pracy w naszej bibliotece, nie tylko dla tych, które w tej chwili pracują. Jeżeli chcielibyśmy wydrukować kod kreskowy z tej książki, to kolejną mamy opcję dodaj do koszyka. Ta opcja doda nam tą książkę po opracowaniu do koszyka w magazynie i wtedy w tym magazynie będziemy mogli wydrukować kody kreskowe do tej książki. Ja sobie zaznaczę. Kolejny mamy sposób nabycia, czyli możemy wybrać, w jaki sposób ta książka ma być, jak w ten sposób książka została nabyta, czy kupno, czy dar, czy coś innego. Jeżeli zmienimy na dar, od razu nam się tutaj zmienia poniżej środki na zakup, zmieniają się nam na z innych źródeł, tak, żeby było wiadomo, żeby nie pomylić się, że dostaliśmy dar, ale mamy jednak ze środków budżetowych, czyli żeby zapanować nad przekazem, który chcemy pokazać. Kolejne opcje to mamy status. Status mówi nam o tym, gdzie jest ta książka. Tutaj takie krótkie przypomnienie, że statusy mamy, część statusów mamy takie, które są widoczne w wypożyczalni i które są widoczne dla czytelników Szukam Książki. Są to status do wypożyczenia, do czytelni, wypożyczony, w wypożyczeniu, w udostępnieniu. To oraz kwarantannie, to są książki, które są widoczne w wypożyczalni, a reszta statusów jest niewidoczna. I te statusy służą też do tego, żeby sobie panować nad swoim katalogiem. Czyli jeżeli sobie mamy książki przygotowane do ubytkowania, to dajemy sobie status do ubytkowania i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli opracowujemy sobie książki na początku, to dajemy zazwyczaj status do wypożyczenia lub jeżeli chcemy, żeby czytelnicy korzystali z tej książki tylko i wyłącznie na miejscu, wtedy dajemy sobie status do czytelni. Kolejne mamy środki na zakup. Tutaj jest też taki środek jak zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Warto to zaznaczać, ponieważ Biblioteka Narodowa od czasu do czasu robi jakieś badania, które mówią jej o tym, jak te książki są wykorzystywane. I jeżeli wybierzemy ten środek na zakup, czyli że zakupiliśmy książki z programu, to wtedy Biblioteka Narodowa może sobie rozliczyć, jak te nasze nowości są wykorzystywane. Także dobrze sobie tutaj wybierać, jeżeli mamy taką informację. W starszych książkach, jeżeli nie mamy informacji, to możemy to omijać. Kolejne pole to mamy cenę. Cenę możemy wpisywać zarówno z przecinkiem, jak i z kropką. Jeżeli mamy samą cenę równe złote, nie musimy tego wpisywać. Możemy zostawić samo 10, system to weźmie. Jeżeli jest to książka, która została zakupiona przed 95 rokiem, to a cenę podajemy nie zdenominowaną, tylko taką, jaka była w momencie zakupu, to musimy zaznaczyć tutaj to, że to jest cena sprzed 95 roku. Wtedy system w każdych wyliczeniach będzie tą kwotę denominował, czyli jeżeli będziemy robić ubytki, system zdenominuje tą kwotę. Jeżeli będziemy sprawdzać sobie wartość księgozbioru, to system też będzie denominował całościowo te książki sprzed 95 rokiem, a osobno będzie liczył te książki, które są po 95 roku. Miejsce, dział i księga inwentarzowa są automatycznie przypisane do czytelnika, czyli jeżeli opracowujecie jakąś książkę, tutaj od razu wyświetlą Wam się takie księgi inwentarzowe i takie miejsca, do których macie możliwość dodawania, czyli do których jesteście przypisani. Dlatego tutaj raczej nic nie zmieniacie. Czasami, jeżeli dodajecie już inne rzeczy niż książki, warto zwrócić uwagę na to, czy to jest księga inwentarzowa odpowiednia, czy to jest księga inwentarzowa dla gier, czy to jest księga inwentarzowa dla czasopism, czy to jest księga inwentarzowa odpowiednia dla
audiobooków. To tutaj trzeba tutaj zwracać uwagę. No i należy pamiętać o tym, że każda księga, każdy rodzaj zbiorów powinien mieć osobną księgę inwentarzową, czyli że każdy rodzaj zbiorów powinien mieć dla siebie księgę inwentarzową przypisaną, czyli zbiory specjalne osobno, audiobooki osobno, książki osobno. Kolejne pole, które mamy kod kreskowy. Kod kreskowy, jeżeli go drukujemy z systemu Macros, jest generowany automatycznie. Jeżeli mielibyśmy kody kreskowe na takich rulkach kupione osobno, to wtedy tutaj odznaczamy ten kod kreskowy i ten kod kreskowy, który mamy zewnętrzny, wczytujemy z książki. Tak samo, jeżeli mamy kody kreskowe napisane już w poprzednim systemie, tak samo robimy, czyli jeżeli mamy na książce już naklejony jakiś kod kreskowy, odznaczamy sobie ten automatyczny kod kreskowy i tutaj sobie wczytujemy kod kreskowy naszej książki. Kolejną rzecz, którą mamy, to mamy numer faktury, numer specyfikacji, numer akcesji, gdzie wpisujemy sobie, kiedy ta książka została nabyta. Można to wpisywać w tej formie, która tu teraz jest, czyli którą wpisałem, czyli że 1 przez 27. Równie dobrze można sobie wpisać tutaj, jakieś K przez 1 przez 2027, jeżeli to było kupno, czy tam D i tak dalej, i tak dalej. To już co chcecie. Poniżej mamy pola dodatków. Jeżeli nasza książka zawierała płytę CD, to zaznaczamy sobie tutaj. Pod spodem możemy napisać, ile tych płyt było. Jeżeli nasza płyta DVD, jeżeli mieliśmy płytę DVD, to możemy sobie zaznaczyć, jeżeli mieliśmy coś innego, możemy zaznaczyć. Na przykład, jeżeli do tej książki byłaby dołączona mapa, moglibyśmy sobie dopisać mapa. Wtedy by nam się pokazało tutaj taka opcja. Te dokumenty teraz, numer protokołu ubytku, no, te pola o ubytkach, zazwyczaj u osób, które opracowują na początku swoje rekordy, są wyłączone, bo te pola, czyli te uprawnienia do ubytkowania, dodajemy dopiero później, to tego nie będziecie widzieć. Jeżeli nawet widzicie, to zostawiacie te pola puste. Ubytkowanie było omawiane na ostatnim filmie, także odsyłam do tamtego filmu. I ostatnim polem, które mamy, jest to pole uwag. W tym polu uwagi możemy sobie wpisać jakieś rzeczy, które z tą książką się działy, czyli na przykład jeżeli będziemy mieli, że ta książka była, jest jakoś zniszczona, że brakuje kartek, że na 10 stronie jest odcisk od kawy, albo że ma ślady zniszczenia, to sobie to zapisujemy i takich uwag nie pokazujemy w opak, czyli nie zaznaczamy tego opcji tutaj obok, bo właściwie nie jest to potrzebne. Ale chodzi o to, żeby czytelnicy, jeżeli będziemy komuś pożyczać książkę, żebyśmy mieli świadomość, w jakim stanie tą książkę wypożyczamy. Tak, żeby nie oskarżać czytelnika, któremu wypożyczyliśmy książkę, o to, że to on akurat tą książkę zniszczył. Ale możemy mieć też inne uwagi. Możemy mieć na przykład takie uwagi, że ta książkę mamy z autografem autora. To wtedy sobie wpisujemy tutaj i taką uwagę możemy pokazać w opak. Dzięki temu czytelnik będzie widział i może dla kogoś będzie to taką atrakcją, że dzięki temu tą książkę wypożyczy. Nie wiem, możemy mieć na przykład jakieś książki w edycji limitowanej i też możemy to napisać, że to jest jakaś unikalna książka, którą tylko u nas można znaleźć. Potem jak mamy opracowany ten jeden rekord, jak już wpisaliśmy wszystkie pola, dajemy sobie kopiuj na dole i tak jak na początku mówiłem, że dodajemy sobie 3 egzemplarze, tak teraz nam dodało te wszystkie, co wpisaliśmy. Wszystkie rzeczy są te, co wpisaliśmy, są wypełnione, oprócz jednej, czyli oprócz numeru inwentarzowego. Czyli w tym numerze inwentarzowym możemy sobie wpisać kolejne numery. I wtedy mamy opracowane od razu 3 książki. Dajemy na końcu, dodaj nowy egzemplarz i taka książka jest już dodana. Czyli to jest całe dodawanie. Tak jakiegoś rozjaśnienia, jak dużo tych książek można na podstawie tego Szukaj w bazie centralnej dodać, żeby ktoś tam miał świadomość, to tak średnio rocznie to jest około 3000 książek przy normalnej pracy. Ostatnio spotkałem się z panią, która w ciągu miesiąca tego roku, gdy pracowała jeszcze na demie Maca Plus, to w ciągu miesiąca tego roku dodała 600 książek i to w sytuacji, kiedy pracowała na część etatu, czyli ma część etatu dzieloną, że część jest w centrali, a część jest na filii. I mimo tego, że pracowała w tej filii, no nie wiem, pewnie 3 dni w tygodniu, to w ciągu tych 3 dni w tygodniu udało jej się opracować 600 pozycji. Także myślę, że ta pani w ciągu roku dojdzie do wypożyczania. I to myślę, że to jest takie normalne tempo.
Jak ktoś się tutaj wdroży i ktoś będzie robił w miarę miał czas, żeby to robić, to można do 120, do nawet trochę więcej książek w ciągu dnia opracować. Czyli to jest bardzo prosta metoda i szybka. Ale tak jak mówiłem, czasami zdarzają się nam czasy, że nie uda nam się tego zrobić. Dlatego teraz przejdziemy do drugiej części, czyli będziemy pokazywać, jak importujemy książki z Karo. No tak, mamy czasami książki, których nie ma w bazie centralnej, czyli rzeczywiście czasami zdarzą nam się książki, których ta baza centralna nie obejmuje. Jeszcze mamy pytanie, czy w polu uwagi można napisać na przykład tytuły części z serii, jeżeli opracowujemy tom trzeci danej serii? Tak, jak najbardziej, jest to bardzo fajna, bardzo dobra rzecz i warto sobie takie rzeczy wpisywać. Tak, jak najbardziej powinniśmy wpisywać. Ja nawet jestem zdania, że powinniśmy wracać do książek i wpisywać w tomie pierwszym, jakie będą kolejne tomy, tak żebyśmy mieli opracowanie. Drugim rozwiązaniem jeszcze z seriami jest to, że można użyć do nich z pola 692, czyli słów kluczowych, i tytuł serii wpisać do tych słów kluczowych. Wtedy, jeżeli będziemy mieli tą książkę, jeżeli trafimy na tą książkę, przy wypożyczaniu możemy sobie kliknąć na te słowa kluczowe, na to słowo kluczowe, gdzie jest tytuł serii, i wtedy pokażą nam się wszystkie książki z tej serii w naszym, no, na naszych wynikach wyszukiwania. Dobrze, wracamy do tego, czy mamy takie sytuacje, że nie mamy książki. Tutaj akurat mamy przykład kalendarium działalności SBP Okręgu Rzeszowskiego. Jest to książka, która jest jubileuszowa, wydana przez stowarzyszenie, przygotowana w bibliotece, w której pracuję, czyli w bibliotece w Kolbuszowej do druku. Trafiła ona do Biblioteki Wojewódzkiej, do siedziby SBP, ale raczej nie trafiła ona do Biblioteki Narodowej, czyli tej książki w Bibliotece Narodowej nie znajdziemy, dlatego musimy sobie poradzić jakoś inaczej. Tą książkę będziemy szukać właśnie w naszej bazie w Karo. I teraz tak, żeby wyszukać książkę w Karo, przechodzimy tutaj albo importuj z Karo, albo może się nam zdarzyć, że nie znajdziemy książki jakiejś. Tylko teraz pisałem głupoty. Także może się nam zdarzyć, że nie znajdziemy jakiejś książki. Wtedy na dole pojawi nam się link, jeżeli szukamy w bazie centralnej, bo nie szukamy, nie tam kliknąłem, gdzie trzeba. Czyli jeżeli szukamy w bazie centralnej, nie znajdzie nam się książka, mamy od razu tutaj importuj z Karo i możemy z tego miejsca przejść. Jeżeli wiemy od samego początku, że będziemy chcieli importować z Karo, możemy przejść przez operację importuj z Karo i tutaj tą książkę możemy od razu sobie wyszukać. Jeżeli przejdziemy na importuj z Karo, pojawi nam się ekran, gdzie będziemy widzieć takie trzy pola do wyboru, a do tych pól zaraz przejdziemy, a poniżej mamy przejść do wyszukiwarki Karo, i tutaj się nam ta strona otworzy w nowym oknie, jest od razu informacja. Czyli możemy sobie kliknąć na to Karo. Karo, czyli katalog rozproszony bibliotek polskich, który jest robiony przez Bibliotekę Uniwersytecką. To jest zewnętrzny serwis, który jest zewnętrznie przygotowany do agregowania rekordów z wszystkich bibliotek pracujących w Polsce. Tutaj powinniśmy najpierw sobie zaznaczyć, w których bibliotekach będziemy wyszukiwać. Moglibyśmy sobie to wybierać ręcznie, każdą bibliotekę. Możemy sobie też skorzystać tutaj po lewej stronie, co nie jest do końca widoczne na tym zbliżeniu, które Wam pokazałem. Tutaj po lewej stronie są takie wybrane katalogi. Mamy tutaj katalog ogólny. Jak wybierzemy sobie ogólne, pokazują nam się takie główne biblioteki. U góry mamy kryteria wyszukiwania, których możemy wyszukiwać. Jeżeli chcielibyśmy szukać po tym ISBN-ie, który jest najbardziej dokładny, możemy sobie kliknąć na górę i wybrać sobie numer ISBN. Wtedy możemy taki numer ISBN wyszukać.
Ja tutaj sobie przejdę do tej książki, którą mamy, sobie ten numer ISBN pobiorę. Ten numer ISBN sobie pobiorę. Tak samo jak w przypadku Maca Plus, możemy sobie ten numer czytać czytnikiem kodów kreskowym, o ile książka ma kod kreskowy dla numeru ISBN i dajemy szukaj. System dosyć długo wyszukuje, czyli system będzie wyszukiwał przez 30 sekund, tak żeby wszystkie biblioteki zdążyły odpowiedzieć. I zobaczymy, jakie wyniki dostaniemy. Tutaj trzeba zauważyć, że jeżeli system nam pokaże wyniki, które nam się będą z bibliotek innego typu niż my, to należy uważać na to, ponieważ biblioteki na przykład pedagogiczne lub biblioteki uniwersyteckie, naukowe, muzealne mogą stosować inny język haseł przedmiotowych. Dlatego najlepiej, jeżeli jesteśmy biblioteką publiczną, wybierać rekordy z bibliotek publicznych, jeżeli jesteśmy biblioteką pedagogiczną, pedagogicznych i tak dalej. Znaleziono jeden rekord, tego trochę nie widzicie, to trochę zmienię, żeby Wam się to pokazało. Tego trochę nie widzicie, mamy tutaj znaleziono jeden rekord z biblioteki wojewódzkiej, czyli tam, gdzie książka trafiła, gdzie była opracowana. Klikamy sobie na ten rekord, wtedy nam się pokazuje opis. Jak nam się ten opis pokaże, możemy go sobie porównać z naszą książką, możemy sobie porównać liczbę stron. Tutaj mamy 464, tu jest 461, ale tu jest dodana też okładka, czyli na ostatniej stronie jest strona, zaraz sprawdzimy dokładnie. Na ostatniej stronie mamy 461, tutaj w opisie mamy 461. Możemy sobie sprawdzić, czy wszystkie inne rzeczy się zgadzają, czy są ilustracje, czy są to wszystko, co chcieliśmy zrobić. Jeżeli wszystko się zgadza, pobieramy opis, czyli dajemy sobie pobierz opis. Opis ten pobiera się w miejscu, które mamy do tego wybrane, czyli tak jak jeżeli ustawiliśmy sobie na jakiś katalog, to on nam pobierze tego katalogu. Jeżeli nie zmienialiśmy katalogu, to ten opis nam się pokaże w katalogu pobrane. Tutaj mamy znaczek, że rekord został pobrany. Ten rekord ma taki napis rekord MRC. Jeżeli wcześniej był pobrany jakiś rekord MRC, to standardowo system nam daje jedynkę. Czyli jeżeli wcześniej mieliśmy rekordy jakieś pobrane, to system dodaje nam kolejną liczbę, żeby nam ten rekord określić, jak on wygląda. Wracamy sobie w takim razie z tym rekordem do Maca Plus. Ten rekord sobie pamiętamy, gdzie tam się zapisał. Wracamy sobie do Maca Plus i w Macu Plus klikamy sobie przeglądaj. Jeżeli sobie damy przeglądaj, tutaj powinniśmy pójść na pobrane. Jeżeli jesteśmy już na pobranych, to mamy ten rekord na samej górze. Jeżeli mamy posortowane za datą, wtedy możemy sobie taki rekord dwukrotnie kliknąć. On nam się pojawi tutaj w tym miejscu, że jest czytany. Następnie ten rekord wysyłamy do Maca Plus, tylko wysyłamy go do konkretnej sekcji, którą chcemy dodać. Tutaj standardowo będziemy dodawać książki, czyli nie będziemy nic zmieniać, ale również można dodawać sobie inne sekcje. Akurat dodawanie do Karo w tym miejscu może też służyć do dodawania. Jeżeli macie rekordy, które opracowujecie już w bibliotece, jeżeli opracowujecie fotografie, jak niektóre biblioteki opracowują, obrazy, nie wiem, dokumenty elektroniczne, gry, i macie dużo tych gier, które nie są do wyszukania i nie ma ich nawet w Karo, ale trzeba ich zrobić tak jakby od podstaw, tak jakby z tej autopsji, to możecie sobie zrobić taki rekord wzorcowy, czyli jeżeli dojdziecie do takiego jednego rekordu, możecie na końcu tego rekordu kliknąć eksportuj, wtedy system Wam przygotowuje też podobny rekord jak rekord MRC i wtedy przechodzicie tutaj do Karo i ten rekord, który sobie wyeksportowaliście, przesyłacie do Maca jeszcze raz. I wtedy możecie sobie zrobić taki szablon i możecie tylko poprawić te rzeczy, które się zmieniły w tej książce i mieć taki opis swój do szybkiego dodawania, czyli żeby sobie szybko to dodać.
Dajemy sobie wyślij. Dajemy sobie wyślij. I system przesyła nam do następnego. Tak, tutaj jest pytanie od pani Magdy, że jest informacja od pani Magdy, która że sprawdzała jeszcze w Karo, w Marku, widok w Marku. Tak, w Marku można sprawdzić, żeby zobaczyć deskryptory. Oczywiście im więcej tych deskryptorów, tym lepiej dla nas, także jak najbardziej powinniśmy sobie też sprawdzać, chociaż jeżeli wybieramy biblioteki, które są sprawdzone, czyli jeżeli korzystamy z bibliotek, które znamy, no to wtedy już wiemy, że te rekordy powinny być dobrze. Przeszliśmy teraz do widoku już po dodaniu. Tutaj sobie akurat tą książkę już mamy wybraną, to możemy z niej zejść. I tak. Ogólnie to jest jak tak, to może być dla Was pierwsze miejsce, gdzie spotkacie się z widokiem rekordu w formacie Mark 21. Tu trzeba kawałek wiedzieć, że ten format opisu Mark 21 składa się z pól. W Macu Plus one są zaznaczone tutaj tymi belkami oraz numerkami. Tutaj numer pola jest zaznaczony w tym miejscu jako numerek. I sam Mark 21 składa się z pola LDR oraz z pól numerycznych czy cyfrowych, począwszy od pola 001, a kończywszy na polu 999, czyli raczej nie przekraczamy tych pól. One są wszystkie opisane. Jeżeli ktoś by był chętny na poszerzenie swojej wiedzy na ten temat, to jest na pewno bardzo dobre opracowania z adaptacji formatu Mark 21 do różnych książek i różnych systemów. Także odsyłam. Były też szkolenia teraz ostatnio w tamtym roku z Marka 21, gdzie osoby potrafią o samym Marku 21 prowadzić szkolenie, które trwałoby dobrych kilkadziesiąt godzin pewnie nawet. No dobrze, czyli mamy te pola. Po lewej stronie mamy tutaj podpola, które można wpisać. Jeżeli chcielibyśmy wiedzieć, co te pola oznaczają, to możemy albo najechać, wtedy nam się pojawi ta informacja o tym, co w danym polu możemy napisać. Albo możemy sobie podjechać na znaczek i jak ten znaczek sobie otworzymy, to wtedy nam się pokazuje, co w tym podpolu jest do wpisania. Jeżeli importujemy rekord z Karo, to właściwie wszystkie pola są już wypełnione, czyli możemy sobie przelecieć, tak po kolei, powoli popatrzeć. I w tym Karo mamy czasami tylko, przy imporcie z Karo możemy mieć kilka błędów. Jednym z takich błędów może być na przykład to, że autorzy nie są dopisani do kartoteki haseł wzorcowych. Informuje nas o tym ta kłódka niezamknięta. To w ogóle jest do wszystkich pól pilnowanych przez kartotekę haseł wzorcowych. Pilnuje nas tutaj ta kłódka, informuje nas o tym, dlatego musimy coś wyszukać. W pierwszym odruchu, jaki powinniśmy mieć, to że przeszukamy jeszcze raz tą kartotekę z tą samą osobą, która jest. Czyli wyszukujemy tego Andrzeja Gusztyna. Tu widzimy, że jest dwóch. My wybierzemy z Biblioteki Narodowej. My wybierzemy z Biblioteki Narodowej rekord. Jeżeli by osoby, którą książkę pobraliśmy z Karo, nie było w ogóle w kartotece haseł wzorcowej naszej w Macu Plus, możemy taką osobę dodać. Wtedy sobie klikamy tutaj na plusik, wpisujemy sobie imię tej osoby, wpisujemy sobie nazwisko tej osoby, data życia, jeżeli wiemy, dajemy dodaj i wtedy ta osoba zostanie dodana do tego naszego rekordu. Tutaj udało się znaleźć, także to omijamy. Drugim bardzo często spotykanym błędem przy importowaniu z Karo jest to, że system nam później pokazuje, że w polu 245 pierwszy wskaźnik jest błędny. Ten pierwszy wskaźnik w tym polu 245 mówi nam o tym, czy w polu 100 występuje autor, czyli czy jest jakiś autor do tego rekordu. Jeżeli taki autor by był, to tutaj powinna być jedynka, czyli w tym momencie jest poprawnie, a jeżeli autora by nie było, powinno być tutaj 0. I tutaj jest taka rzecz, że te wskaźniki, one na początku w latach 70. jak wchodziły, służyły do tego, żeby wiedzieć, jak generować karty książki, czyli karty katalogowe dla tej książki. Czyli jeżeli by nie było autora, to wtedy jako hasło dajemy początek tytułu. I
To musiało być tak zrobione, bo systemy były wtedy wolne i musiały to szybko obsługiwać. W niektórych nowoczesnych systemach odeszli już programiści w ogóle od stosowania wskaźników, ponieważ systemy sobie już na tyle są szybkie i na tyle dobrze sobie radzą, że już same będą mogły to sprawdzić, czy to jest jedynka, czy jest ten autor, czy nie ma. I dlatego w tych systemach niektórych tego ludzie nie wpisują i do Maca, jeżeli z takiego rekordu pobierzecie, to wtedy przychodzi tutaj zerówka i trzeba to zmienić na jedynkę. Tak jak mówiłem, tu jest poprawna jedynka, lecimy sobie dalej, oglądamy sobie ten rekord, gdzie jest wpisane i właściwie patrzymy tylko na to, czy nie ma jakichś literówek i patrzymy na to, czy nie ma jakichś otwartych kółek. Czyli na przykład tutaj mamy ten okręg w Rzeszowie otwarty. Spróbujemy go sobie, tak jak mówię, pierwszy odruch to jest to, że próbujemy szukać. W Macu nie ma tego rekordu. Koła są dodane do opisu głównego SBP w Macu Plus. Tutaj po prawej stronie widzimy, jakie są formy odrzucone, dlatego w tym momencie musimy sobie wybrać Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako hasło, a nie konkretnie nasz okręg rzeszowski. Mamy sobie później te lata, które tam występowały w tamtym opisie i mamy też niewybrany system bibliotekarstwa. Spróbujemy wpisać jeszcze też. Jest tutaj, ale było kilka do wyboru, dlatego system nie dopasował. Tak samo bibliotekarze, czyli musimy sobie to przepisać. I wybrać ten nasz rekord, który tutaj chcemy. Jeżeli chcielibyśmy zrezygnować, jeżeli wydaje nam się, że biblioteka, która opracowywała ten rekord, przesadziła, no możemy taki rekord usunąć sobie tutaj tym minusikiem. Czyli na przykład możemy usunąć i wtedy tego rekordu nie ma. Tutaj sobie też dajmy kalendarium. I wybieramy to pole, które nam było wybrane. Przechodzimy dalej. Mamy historię, mamy zamknięte. Mamy pole 700, gdzie nie mamy też tej osoby. Czyli wpisujemy sobie tą panią Radomską. Pani Radomskiej akurat w ogóle nie było, dlatego tą panią Radomską sobie dodamy. Czyli wpisujemy sobie imię, wpisujemy sobie nazwisko i dodajemy do konta. Kłódka nam się zamyka, pani Gabriela jest dodana. W niektórych polach hasła dodatkowe mogą nie działać. Jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli czegoś nie chcemy, możemy wpisać, jeżeli nie chcemy czegoś wpisywać, to takie pole usuwamy. To jest to, że zarząd okręgu w Rzeszowie był również współautorem książki. Tutaj można by to było robić, ale jeżeli tego hasła nie ma w tym, jeżeli hasła nie ma w Macu Plus, to musielibyśmy taki rekord do KHW dodać wcześniej. Nie będziemy sobie na tym szkoleniu akurat tego robić. Jeżeli byłoby kiedyś zainteresowanie tym, żeby pokazać, jak się hasła do KHW dodaje, to taki rekord zrobimy. W tym momencie sobie ten rekord usuniemy. Tutaj jest taka ciekawostka, że Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie bardzo ciekawie opracowuje, bo do każdej książki dodaje uwagi. Jednakże Biblioteka Wojewódzka, nasza podkarpacka, dodaje uwagi w polu 991, gdzie jest uwagą lokalną. Dlatego taką uwagę w Macu Plus musimy przenosić, czyli musimy wykasować stąd i musimy ją przenieść do pola 500. Czyli żeby ją dodać, musimy sobie teraz wywołać pole 500. Dodatkowe pola wywołujemy sobie tutaj po prawej stronie, czyli wybieramy sobie pola od 500 do 525. Dodajemy sobie uwaga ogólna albo uwaga dotycząca treści. To była bardziej chyba uwaga dotycząca treści.
wpisujemy sobie uwagę dotyczącą treści i wklejamy sobie to, co tam było napisane i wtedy mamy opisane taki opis zrobiony do książki. Jak mamy wszystko zrobione, dajemy sobie zapisz, zapisujemy formularz i właściwie na tym momencie możemy skończyć katalog. Znaczy opracowujemy sobie egzemplarz i mamy skończony katalog. Czyli tak podsumowując, to najważniejsze rzeczy są takie, żeby pamiętać o zamykanych kłódkach i pamiętać o tym jednym błędzie, który zazwyczaj wyskakuje, czyli o tym polu 245 w wskaźniku pierwszym. Jeszcze taka uwaga jest, że jeżeli dodajemy jakieś pole tam po prawej stronie, to musimy coś wpisać. Jeżeli jakieś pole dodamy, to pole musimy wpisać. Jeżeli byłby jakiś błąd, którego przegapimy, to i tak system nam takiej książki nie przyjmie, tylko wyskoczy komunikat, że należy coś poprawić, czyli że jest jakiś błąd i należy poprawić nasz opis, żeby był poprawny. Dobra, to by było tyle z drugiej części. Przechodzimy do części trzeciej, w której opowiemy sobie o dodawaniu z autopsji. W części trzeciej zajmiemy się dodawaniem w autopsji. Zajmiemy się taką totalnie niszową książką, która została wydana przez stowarzyszenie jednej z miejscowości, w miejscowości Świerczów. Książka ta nie ma żadnego opisu ani w Karo, ani ta książka nie trafiła do Biblioteki Narodowej. Chociaż powinna, ale nie trafiła, dlatego tej książki nie możemy nigdzie znaleźć i taką książkę musimy właśnie dodawać całkowicie od podstaw, czyli musimy wszystko po kolei ustawiać. Przejdźmy sobie do rekordu znowu i będziemy sobie ten rekord opracowywać. Żeby dodać taką książkę, należy przejść do operacji Dodaj nowy rekord. Będąc w modulu katalog, wchodzimy do operacji Dodaj nowy rekord i odpowiadamy sobie na kilka pytań, które z tą książką są związane. Po pierwsze, mamy pytanie, czy ta książka ma formę drukowaną, czy ta książka ma formę e-booka. Drugie pytanie jest, czy ta książka, jaki jest rodzaj hasła głównego, czyli czy ta książka posiada jakiegoś autora, czy też autora takiego jest brak. Jak widzimy tutaj na okładce, tego autora nie ma, ale jakbyśmy się w tą książkę trochę zgłębili, to możemy takiego autora znaleźć na stronie tytułowej. A dla opracowania książki najważniejszą stroną jest strona tytułowa, czyli nie patrzymy na to, co jest na okładce, ewentualnie coś, co jest na okładce inaczej niż na stronie tytułowej wpisujemy do pola 500 w opisie i patrzymy na to, co jest na stronie tytułowej. Tutaj na stronie tytułowej mamy Janusza Tokarza, czyli będziemy mieli autora, dlatego zaznaczymy sobie tutaj nazwa osobowa. Patrzymy, które wydanie książki mamy przed sobą. Na stronie zatytułowej widzimy, że to jest wydanie pierwsze. Patrzymy, czy książka jest częścią wydawnictwa wielotomowego. Akurat ta książka nie była częścią wydawnictwa wielotomowego. Czy ma numer ISBN? Znowu wracamy do tego. Książka akurat numer ISBN miała, czyli zostawiamy. Czy książka ma więcej niż jeden kraj wydania? Nic takiej informacji nie mamy, czyli zostawiamy. I mamy kolejne pole, czyli rodzaj hasła deskryptora. W tym momencie określamy jeden z haseł czy deskryptorów do książki. Takich haseł deskryptorów do książki możemy dodać nieograniczone właściwie ilości, tak żeby tą książkę dobrze opisać, ale w tym momencie sobie określamy, jakie będzie główne to hasło. Ono czasami w Macu będzie wyświetlane jako pierwsze na różnych wykazach, gdzie są książki pokazane. Jeżeli ktoś jest niedoświadczoną osobą do katalogowania, czyli jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z katalogowaniem, to jako hasło główne
Znaczy, jako hasło deskryptor powinien wybrać albo rodzaje i gatunki literackie w momencie, gdy opracowuje książki, które są albo poezją, albo prozą, bo wtedy jest najłatwiej, albo powinien wybrać temat ogólny, jeżeli książka jest czymkolwiek innym. Czyli jeżeli książka jest jakąś literaturą niebeletrystyczną, to powinien wybrać temat ogólny, bo wtedy będzie miał większą możliwość wybrania hasła i nie będzie się stresował tym, że nie potrafi wybrać hasła. Żeby tak opowiedzieć jeszcze ogólnie o tych wszystkich rodzajach, to w polu pierwszym nazwa osobowa mamy jakieś osoby. W szerokich opisach tutaj daje się wszystkich ważniejszych bohaterów danej książki, czyli jeżeli mamy tytuł książki Mieszkańcy Świerczowa, gdzie w tej książce mamy wykazane wspomnienia osób, które mieszkają w tej miejscowości, to jeżeli bym chciał być jakoś strasznie ultra dokładny, to w polu 600 mógłbym te osoby wymieniać, czyli mógłbym te wszystkie osoby wymienić, wtedy system by nasz wyszukiwał te rekordy także po tym haśle, czyli ten system by też nam wyszukiwał rekordy. No każdą osobę by potrafił wyszukać. Nazwa ciała zbiorowego to wpisujemy wtedy, gdy książka opisuje jakieś najważniejsze rzeczy, które tej książce, jeżeli najważniejszą rzeczą, która w tej książce jest opisana, jest jakieś ciało zbiorowe, czyli jeżeli mamy historię OSP, jeżeli mamy historię parafii w waszej miejscowości, jeżeli mamy jakieś inne nie wiem, historia gminy, urzędu gminy, to wtedy wybieramy sobie pole 610. Nazwa imprezy, czyli że książka dotyczy jakiejś organizowanej imprezy. Nie wiem, jeżeli w waszej miejscowości jest jakaś impreza ogólna, to która się często trafia, to wtedy możemy taką imprezę sobie wybrać. Jeżeli byście mieli na przykład zlot bractw kurkowych, które tam straży grobowych coroczne i że jeżeli z tych zlotów byłaby wydana książka, to wtedy ta impreza, czyli zlot tych może być jako nazwa imprezy. Jeżeli organizujecie jakiś festiwal u siebie, macie album wydany z tego, też można ten festiwal dać jako nazwa imprezy. Kolejny mamy tytuł ujednolicony, czyli jeżeli książka dotyczy jakiegoś czasopisma, jakiegoś wydawnictwa, jakiejś książki, to możemy tutaj wpisać ten tytuł, czyli jeżeli opisujemy historię lokalnego książki, która opowiada o lokalnym wydawnictwie, o lokalnej gazecie, to wpisujemy sobie jako tytuł ujednolicony. Zakres chronologiczny treści, czyli opisujemy sobie jakiego zakresu lat dotyczy ta książka. Temat, nazwa ogólna, to są deskryptory bardzo ogólne, tutaj wpisujemy najróżniejsze rzeczy, wpisujemy tutaj miłość, wpisujemy tutaj przyjaźń, wspomnienia, wszystko co nam do głowy przyjdzie i dlatego to jest właśnie najfajniejsza rzecz, która się nadaje do, to jest najlepsza rzecz, która się nadaje do tego, żeby uznać ją jako główne hasło właśnie w tym miejscu. Temat geograficzny, czyli wpisujemy sobie miejscowość. Następnie mamy miejscowość, ale też dzielnice, ulice, miejsce jak kościół, czyli budynki, jakieś zamki i tak dalej, to jako, też jako idą jako miejsca. I rodzaj i gatunki literackie, czyli to już to wiadomo jak to widać, czy literatura, czy powieść, czy coś, to możemy sobie wybrać. Ja sobie wybiorę, tak jak Wam mówiłem, temat ogólny i przejdziemy do opracowywania tej książki, czyli dodajemy nowy rekord. W tym szkoleniu nie będziemy dodawać tego rekordu jakoś strasznie rozbudowanego, ponieważ chciałbym, żebyście po tym szkoleniu umieli opracować ten rekord w miarę poprawnie i żeby to było łatwe dla każdego, kto robi. To jest takie szkolenie dosyć podstawowe, dlatego omówimy sobie tylko najważniejsze rzeczy, które mamy tutaj do tego rekordu dodać. Na początku przechodzimy sobie przez pola, które są polami technicznymi. Tutaj właściwie musimy się skupić tylko na tym, żeby wpisać pola, które są puste, bo wtedy system zakrzyczy, że to pole jest niewypełnione. Tutaj na początku mamy puste pole C w polu 008 i w tym miejscu wpisujemy sobie datę, kiedy książka została wydana.
Tu jest, to trzeba sobie zapamiętać akurat, bo tu jest dosyć enigmatycznie napisane i jest napisane data pierwsza. Tak samo jak rozwiniemy, nam się pojawi data pierwsza. Tu jest trochę więcej informacji, bo tu jest rok wydania przynajmniej. Ale to trzeba zwykle pamiętać, czyli wpisujemy sobie rok wydania. Kodować innych rzeczy nie mamy obowiązku, jakbyśmy się chcieli, to możemy się wczytywać. Przechodzimy dalej. Tutaj jest pole 020, które mówi nam, że to jest ISBN. I ono jest zaznaczone na czerwono jeszcze z takim wykrzyknikiem. Tego pola w tym miejscu nie wpisujemy, ponieważ ISBN wpisujemy w pole 920, tak jak jest tutaj napisane, z kreskami, po to, żeby... Dlatego, że system nam sam to pole później wypełni. Czyli system sam usunie sobie kreski i zostawi nam tylko puste cyfry. I w tym momencie unikamy błędu tego, że raz piszemy jeden ISBN, raz piszemy drugi, jakiś błędny. Także tutaj tego pola nie dodajemy. W polu 100, czyli nazwa osobowa, wpisujemy sobie autora. Wiemy już, że mamy autora Janusza Tokarza. Wpisujemy sobie tą osobę. Tutaj nam wyszukało w Bibliotece Narodowej, dodajemy, autor nam się dodał. W polu 245 wpisujemy sobie tytuł, w podpolu A jest sam tytuł. Jeżeli mielibyśmy tu jakiś podtytuł, nie wiem, napisane by było wspomnienia, to musielibyśmy dodać podpole B. Wtedy w tym podpolu B wpisujemy podtytuł. Z innych pól tutaj dostępnych w podpolu H wpisujemy rodzaj dokumentu, w podpolu N wpisujemy numer części, w podpolu, jeżeli byłyby części, czyli na przykład tom pierwszy, i w podpolu P wpisujemy kolejny tytuł tej podczęści, którą opisywalibyśmy. My tutaj akurat to wywołaliśmy to pole po to, żeby wpisać tutaj pole C, i to jest właściwie przy takich prostszych książkach to jest właściwie jedyne pole, które bym chciał, żebyście wypełniali, bo w tym podpolu C, który mówi nam o tym, że to jest dalsze elementy, pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, wpisujemy wszystkie osoby, które były za tą książkę odpowiedzialną. Czyli jeżeli tutaj na okładce mamy tokarza, to wpisujemy tego tokarza, ale jeżeli byśmy mieli tutaj też fotografów, ilustratorów czy inne osoby, to byśmy wpisywali te osoby. W tym miejscu wpisujemy tą osobę w formie takiej, jak jest w książce. Czyli jeżeli w książce jest napisane Janusz Tokarz, to my wpisujemy Janusz Tokarz. Kolejne podpole, które opracowujemy, to jest pole 260. Tutaj ogólnie między polem 245 a 260 byłyby też dodatkowe dwa pola, które często się trafiają. Pole 246, które mówi nam, jaki był tytuł oryginalny albo jaki jest tytuł odmienny, jeżeli funkcjonują dwa tytuły dla danej książki. I pole 250, czyli numer wydania, który właśnie nam się wpisuje, ale numeru wydania pierwszego wydania się nie wpisuje, dlatego system nam tego pola nie pokazał. I my tego pola też nie musimy dodawać. Strefa adresu wydawniczego, czyli mamy na początek miejsce wydania. Na książce mam napisane, czyli sobie przepisujemy, że to jest Świerczów. Później mamy, kto tą książkę wydał, to musimy już przejść do strony zatytułowej. Książkę wydała oficyna wydawnicza Verbum. Jeżeli książka była wydana na zlecenie kogoś, tak jak tutaj piszę, to możemy ująć powielając pole B. Czyli jeżeli mamy coś takiego, to powielamy pole B. Tutaj nam wyskoczyło pole A, ale powinniśmy go zmienić na pole B. I w tym podpolu B wpisujemy, tak jak jest napisane, na zlecenie Towarzyszenia Rozwoju Wsi Świerczów. W podpolu C dajemy sobie rok wydania, czyli wpisujemy sobie 2019. Jeżeli byśmy tego roku nie znali, wpisujemy go w nawiasach kwadratowych. Jeżeli by nie byłoby wydawnictwa, to wpisujemy sobie brak danych, informację brak danych dokładnie wpisaną trzeba, tak żebyśmy mieli coś wpisane, bo te pola są akurat wymagane. Kolejne pole, czyli strefa opisu fizycznego. W pierwszym miejscu wpisujemy sobie, ile stron ma dana książka, czyli przechodzimy sobie do ostatniej strony, sprawdzamy, czy są strony numerowane, czy są nienumerowane.
I tutaj widzimy, że mamy 297 stron numerowanych. Jeżeli są strony nienumerowane, a tą stronę na przykład też według mnie powinniśmy liczyć, czyli powinniśmy dopisać, że są dwie strony, które są nienumerowane, wtedy takie strony dajemy sobie w nawiasie kwadratowym i wpisujemy sobie, że dajemy ilość stron. Tutaj powinno być jeszcze podpole B, bo jeżeli widzimy książkę, która ma jakieś fotografie, to powinniśmy taką informację też o tej książce zawrzeć, czyli powinniśmy sobie tutaj dodać pole B i w tym podpolu B wpisujemy, że książka zawiera fotografie. W polu 245 po tytule w Macu Plus nie musimy używać ukośnika, ponieważ ten ukośnik zostanie dodany automatycznie. Czyli system sam wygeneruje ten ukośnik na końcu i rozpozna sobie, że takie coś trzeba dodać. Oczywiście, jeżeli wy go dodacie, to system go już nie doda drugiego, czyli jeżeli wy dodacie, to będzie OK też, ale jeżeli ktoś tego nie pamięta albo nie wie, to nie musimy tego wpisywać. Dlatego też ja nie wpisuję w ogóle tutaj, dla tego opisu nie stosuję też w ogóle tutaj przy polach znaczników, przy polach 260. Czyli te pola 260 też nie kończę. Powinno się kończyć tak, że powinno się kończyć jednym średnikiem, drugi przecinkiem, trzeci kropką. Także to wszystko powinno być. W polu 245 każdą kolejną osobę odpowiedzialną wpisujemy w polu C, tak? I wpisujemy je razem, oddzielając je średnikiem. I tutaj trzeba pamiętać, i wpisujemy informację o tym, kto to jest na podstawie tego, co jest napisane na książce. Czyli jeżeli na książce napisane było, że ilustrator ilustrował, to wpisujemy dokładnie tą samą informację, która jest na książce. I tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli mielibyśmy jakieś dodatkowe osoby w polu 245C, to dla każdej tej osoby musimy wygenerować pole 700. Czyli każdą tą osobę musimy umieścić też w polu 700. W polu C wpisujemy rozmiar. Tutaj akurat wiem, że to jest 23 cm. Jeżeli bym tego nie wiedział, to trzeba by to było zmierzyć sobie linijką. Deskryptorowe pola grupy 330 są już wypisane automatycznie. Tutaj są rzeczy, które się wybiera ogólnie z listy rozwijanej, także tutaj nie ma coś do wymyślania. Jeżeli by to nie pasowało do Waszej sytuacji, to tutaj trzeba by wybrać właśnie swoje jakieś rzeczy. My to omijamy. Później mamy, czy to jest, jaka jest forma dzieła, no to jest akurat książka, czyli zostawiamy. Później mamy okres powstania, jeżeli był to inny okres, to też wybieramy sobie ten przedział, który by do tego okresu pasował. Ta książka jest z 19 roku, także to jest tutaj. No i później dochodzimy do tego pola 650, czyli tutaj musimy sobie wpisać, co w tej książce jest. No i tutaj są, mogą napisać być, możemy napisać dzieciństwo, dojrzewanie, możemy sobie takie książki dopisać, młodość, praca. O czego ta książka dotyczyła, czego ci ludzie wpisywali, co oni najczęściej opisywali. Jeżeli jedną osobę wpisujemy, to powinniśmy też do każdego pola wykonać dodatkowe podpole, czyli każdą osobę kolejną wpisujemy w kolejnym podpolu. Jeżeli tutaj opisywali często na przykład o rolnictwie, to opisujemy sobie rolnictwo. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy duże możliwości dodawania tych pól i duże możliwości tego, żeby sobie to rozwijać, czyli żeby sobie ten rekord rozwijać i duże rzeczy dopisywać. Akurat w tej książce, gdzie były wspomnienia, to te wspomnienia powinienem umieścić sobie raczej jako rodzaj, gatunek. I tutaj powinienem sobie wpisać wspomnienia. Tak jak mamy zatytułowane działy w tej książce, czyli mamy wspomnienia. Tutaj trzeba by wybrać pamiętniki i wspomnienia na przykład. Moglibyśmy sobie to pole 655 też powielać,
Moglibyśmy sobie tutaj napisać, że to są wywiady, bo część książek jest robiona w formie wywiadu. I tak sobie moglibyśmy też rozwijać. Czyli tutaj sobie też wybieramy rzeczy, które są nam do książki potrzebne. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu akurat, to chciałbym dodać jeszcze to, co wspominałem, czyli że tam było pytanie o te serie, to tutaj mamy coś takiego jak to pole 692 i w tym polu 692 mógłbym sobie dopisać, że to są wydawnictwa regionalne, ale równie dobrze mógłbym sobie tutaj wpisać, że to jest jakaś seria, która była wydana. I na końcu mamy ten numer ISBN, który jest. I zobaczycie też, że te wydawnictwa regionalne będą się tam pokazywać dalej. Na końcu mamy też numer ISBN, czyli możemy sobie ten numer ISBN przypisać, czytać kodem kreskowym, czytnikiem. Ważne, żeby tu było z kreskami, czyli nie możemy czytać kodem czytnikiem, tylko musimy mieć to z kreskami. Właściwie z tym kończymy rekord. Jak tutaj przed chwilą było mówione, na odpowiedzi na pytanie, jeżeli mielibyśmy jakieś osoby w polu 700, to przechodzimy tutaj i wybieramy pole 700. Wy tego właściwie nie widzicie, także ja wam to muszę pokazać jeszcze. Wy tutaj przechodzicie i wybieracie pole 700. To 692 też dodawałem tutaj z tego paska, z tej strony. 692 też dodawałem w tym miejscu z tego paska. W tym momencie zapisujemy rekord i ten rekord już jest poprawny. Jeżeli by był jakiś błąd, jeżeli byśmy coś ominęli, to system w tym momencie nam pokaże, że jest jakiś błąd i że któregoś pola nie wypisaliśmy. Tutaj widzicie od razu na górze te wskaźniki, które były mówione, czyli że ludzie świerczowe kończą się ukośnikiem, miejsce wydania kończy się dwukropkiem, wydawnictwo kończy się kropką i tak dalej. Tutaj akurat rok wydania się zmienił, ponieważ to na zlecenie się pokazało, czyli system został zgubiony. Ale ogólnie te dosyć poprawnie są wpisywane i książkę mamy dodaną. W tym wypadku może uda nam się zrobić, że byśmy mogli dodać zdjęcie, czyli wpiszemy sobie dodatkowo rzeczy, które są jakieś, po to, żeby tylko ten rekord dodać, bo pokażę wam jeszcze, jak tą książkę można okładkę dodać, czyli jeżeli byśmy takiej okładki nie mieli, to moglibyśmy sobie taką książkę szukać, czyli moglibyśmy sobie wejść na Google i szukać sobie Ludzie Świerczowa. Szukamy sobie w grafice. Książkę mamy, czyli możemy sobie taką okładkę pobrać. Najlepiej nie pobierać stąd, tylko najlepiej sobie ją otworzyć tutaj i pobrać tutaj, czyli zabierzemy sobie zapisz obraz jako. System nam zapisuje na pulpicie, znaczy na pobranych na przykład. Zapisujemy i w systemie możemy sobie wejść tutaj do okładki. Klikujemy sobie dodaj, dajemy sobie plik na dysku. Wskazujemy tą naszą okładkę, którą pobraliśmy i wysyłamy. Wtedy książkę mamy już od razu z okładką. Serię, dobrze, to teraz czas na pytania, to będziemy już kończyć pewnie powoli. Myślę, że wszystko przekazałem, co chciałem. Nie wiem, czy wszystko wyczerpałem temat, ale myślę, że dla osób, które to robiły tak początkowo, które nie miały z tym tematem do czynienia, to będzie bardzo pomocne. Kiedyś można zrobić jakieś bardziej zaawansowane opracowanie, ale to czas nam przyszły. Jak macie jakieś pytania, ale to pewnie już nie zdążymy, to odpowiedzieć, to ja to odpowiem później na mailach. Z takich organizacyjnych rzeczy to... czy serię można wpisać w pole 490? Tak, serię można wpisać w pole 490. Jest to poprawne. Biblioteka Narodowa dodaje też serię do pola bodajże 830, ale te 490 wydaje mi się jak najbardziej poprawne i w to pole wpisujemy. Z takich organizacyjnych rzeczy cały czas zapraszam do polubienia kanału na YouTubie, na którym oglądamy ten film, do polubienia strony na Facebooku Formaka i do polubienia też grupy, która jest Formak Mac Plus, użytkownicy Forum Użytkowników. Będzie mi miło, jak dołączycie do nas. Można zauważyć, część bibliotek może zauważyć, że
tego filmu robiłem trochę mniejszą promocję, także nie trafił do wszystkich, ale właśnie po to, żeby was zachęcać do tego, żebyście się zapisywali w te miejsca, żebyście mogli śledzić i bez wysyłania jakichś dodatkowych maili mogli też szkoleń korzystać. Z takich organizacyjnych rzeczy jeszcze to w najbliższym czasie planujemy film taki, że będzie to taka prezentacja Maca Plus. Planuję taki film, że będzie prezentacja Maca Plus o tym, jak zacząć pracę z Maciem Plus, czyli jak Mac Plus ma funkcjonować. Cały czas planuję też odpowiedzi na te pytania, które padały w czasie filmów, pod filmami, pod postami i tak dalej. To też się może udać. W tym czasie ostatnio, w tym ostatnim tygodniu, czy ostatnich dwóch tygodniach zmieniłem trochę jakość filmów, także myślę, że odczujecie to i dlatego nie dało się nic innego nagrać, ale teraz może już będzie łatwiej. Pewnie gdzieś za dwa tygodnie zrobimy kolejne szkolenie z tego głosowania, które było tam bodajże drugie miejsce zajęły raporty, ale tu musiałbym jeszcze sprawdzić. Także zobaczymy się na kolejnych szkoleniach. Do zobaczenia, trzymajcie się, do widzenia.